Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Mateusz Cichocki w Widłach Trzech Rzek, a to już mój kolejny film. Kochani, jak za mną widać, pogoda się zmieniła, nie mamy już mrozu, nie mamy już śniegu, nie ma co wchodzić na starorzecza, bo można się po prostu skąpać albo utopić, dlatego nie pozostaje nic innego jak powrót nad małą rzekę, aby łowić piękne klenie na chleb. Bo o co chodzi, kochani? W święta byłem urodziny i też była odwilż, była bardzo piękna pogoda i nawet na godzinę wyrwałem się, aby połowić te klenie, zresztą jednego złowiłem i wrzuciłem na Facebooka. No i były ambitne plany, aby na drugi dzień iść już na cały dzień na te klenie, ale jak wiecie, w Polsce święta potrafią być męczące, także na drugi dzień nie wstałem, zresztą padał deszcz, no i mam taki niedosyt, więc postanowiłem sobie, że pojadę nad Wkrę i odegram się za tego jednego klenia, którego złowiłem nad rzeką Omulwią. Dobra, nie przedłużam, zachęcam do subskrypcji, komentowania, wy sobie zobaczcie tego klenia z Omulwi, a ja ruszam tutaj nad Wkrę celem złowienia kolejnych, także śledźcie ten film do końca. Dzień dobry, witam serdecznie. Kochani, tak jak wam mówiłem, będę jeździł na klenie w różne miejsca. No i przyjechałem do rodziny, do Ostrołęki, nad rzekę Omulew. No i taki niespodziewany, szybki wypad pod wieczór, pierwszy dzień świąt na godzinę. I mamy pierwszego klenia z Omulwi. Także ten kleń to jest taka jakby zapowiedź tego, co będziemy jutro w drugi dzień robić. Czyli jutro już na poważnie pójdziemy na klenie z Omulwi. I taki oto się zdarzył piękny kleń. Tutaj z okolic Ostrołęki. No dobra, nie ma co gadać. Chlebeczki rozrobione. Ten grubszy to taka trochę bardziej grubsza partia, niby na grubsze ryby. A tutaj zwykły przetarty przez sito z dodatkiem zanęty serowej. No i nie pozostaje nic innego, jak ruszać w krzaki na klenie. No i dobra, idziemy sobie, idziemy. Piękna pogoda, jest niesamowicie ciepło, chyba z 12 stopni. Także jak na Sylwester to naprawdę coś wspaniałego. No i zobaczymy, jak te ryby będą brały, bo mamy delikatny przyborek, ale trzeba zaznaczyć, że na Omulwi też był przyborek, a jednak jednego klenia złowiłem, więc zobaczymy. No miejsca totalnie nie znam, wytypowane na Google Maps, także być może coś się złowi. A jak się nie złowi, to zawsze będzie jakaś fajna wycieczka, bo grunt, że nie siedzę w domu, że gdzieś jadę, że coś kombinuję, a wiecie, ostatni dzień w roku, także skorzystać trzeba. No i za chwilę zobaczymy, jak ta woda będzie tutaj wyglądała, bo miejsce mi się podoba. Dobry dojazd, można spokojnie dojechać samochodem nad samą wodę, chociaż ja tego nie zawsze muszę to preferować. No ale zobaczymy. Ojeju, szybko płynie ta woda. No, trochę płynie szybko, zobaczymy. Jest naprawdę mega ciepło, 11 czy 12 stopni, także coś niesamowitego. Łowię sobie w samym polarze i nie czuję żadnego zimna. Jest to dla mnie mega wygodne. No i kochani, o co chodzi? Ostatnio była taka rozmowa w jednym filmie, czy też pod jednym filmem, że chwalę się wędkami. Niby przestrzegam przed drogimi wędkami, ale tak naprawdę dokupiłem sobie za 700 zł wędkę i szpanuję tym. Nie, to nie jest tak po prostu. No raz mi coś odbiło, kupiłem sobie na 300 urodziny i tyle. Już bym tego nie zrobił. Ale za to pokażę wam dzisiaj, jak łowić na tańsze wędki, bo dzisiaj zabrałem ze sobą taką wędkę Jacksona Antris Hit. Kupiłem ją z 5 lat temu, leżała totalnie nieużywana. Jest to taka teleodległościówka i na nią będę próbował łowić. 4,5 metra. Kosztowała chyba z 90 zł, tylko że 5 lat temu. I zobaczymy, jak dzisiaj na nią będą brały ryby. Także rozkładamy tą wędeczkę. Mam nadzieję, że dzisiaj kaczki nie będą mnie prześladować tak jak wtedy. Ale zobaczymy. Już je widziałem. Widzę też ich odchody na brzegu. Także na pewno tutaj ptactwo wodne jest. Oby tylko nie za bardzo nie przeszkadzało. No i zobaczymy, czy ten uciąg nie jest za mocny, bo ta Wkra pędzi. Jest podwyższona, ale jak patrzyłem na hydro i MGW, to opada woda, a więc przy opadającej wodzie rybka powinna dobrze brać.
No i zobaczcie, prezent na święta, skrzyneczka, taka elegancka. Zawsze o niej marzyłem, bo to jest takie jakby bardziej zaawansowane wiadro z kastoramy. Do tej pory wszyscy się ze mnie nabijali, że chodzę z wiadrem, a teraz już mam taką profesjonalną skrzynkę. I tutaj mi się wszystko mieści. To nie jest materiał sponsorowany, dostałem to od żony, naprawdę. Także no, zobaczymy jak to się sprawdzi dzisiaj. No i dobra, pierwszy rzut, zobaczymy czy coś będzie brało. Woda pędzi jak szalona, ale no trzeba próbować, no nie ma innego wyboru, no wody sobie nie obniżę. Tylko o kurde, uwad od razu. Zastanawiam się tylko czy to nie jest za nisko, ale zobaczymy. Płytko się wydaje, może tutaj są jeszcze jakieś kamienie, bo to jakiś młyn był, jakieś pale widać. Nie, to zaraz będziemy niżej szli. Można powiedzieć, że pierwsze miejsce bez fajerwerków. Bez fajerwerków Sylwestra, ale ze mnie śmieszek. No nie ma brania, może ta woda za szybko tutaj pędzi. Nie wydaje mi się, żeby to było spowodowane przyborkiem, tylko bardziej tym, że tu jest most i tu był jakiś młyn czy coś w tym rodzaju. I to są kamienie, jest płytko, bo spławik wadzi na pół metra. No ale zobaczymy no. Jeszcze zrobię tutaj 3-4 rzuty i idę w następne miejsce. Jakoś taki w ogóle dzisiaj nie jestem napalony na te ryby. Idę, bo idę, co będzie, to będzie. Bez wczuwania się, na luzie, fajny spacerek, piękna pogoda. Także po co się ciśnieniować. Jak będą ryby, to będą. Jak nie, to trudno. Tak też czasem bywa. Tutaj już ta woda bardziej spokojna, podwyższona, ale bardziej spokojna. Także zaraz nęcę i zobaczymy. Miejsce bardzo mi się podoba. Szeroka, powolna rzeka. Wiaterek trochę wieje, ale dobra, nęcimy. Trochę grubszego chlebka. I trochę chudszego. Tylko mam nadzieję, że dzisiaj już tutaj nikt nie będzie pływał na spalinie, bo nie wytrzymam. No, piękne miejsce, ale nie ma ryby, także nie ma co się przywiązywać, trzeba iść w następne, no i nie ma co tutaj siedzieć, także idę. Trzeba chodzić, szukać, nie ma co siedzieć, nie ma co płakać, to tylko ryby. Ale pogoda jest piękna, jest naprawdę przyjemnie, można sobie pochodzić. W ogóle bardzo podoba mi się Wkra, jako rzeka, jest czyściutka, nie ma butelek, nie ma wszystkiego, co jest na przykład nad Wisłą. Dobra, zejdę sobie niżej. Wkra jako rzeka jest naprawdę piękna. Podoba mi się to. Nie ma tutaj w ogóle żadnych butelek. Nie ma żadnych petów, syfów. Jest tylko fajna ścieżka wydeptana przez wędkarzy, ale raczej spinningistów niż łowców kleni. O, zając uciekł mi spod nóg. Wkra naprawdę piękna. Spróbujemy tutaj. Zobaczymy. Może coś się połakomi. No dobra, spróbuję tutaj. Kaczki co prawda były, ale może uda się coś tutaj złowić. No powiem wam, że trzecie miejsce i póki co bida, nie biorą. Ale to ja się tak nie poddaję. Dzisiaj mam cały dzień, mam do wieczora czas, żonę uprzedziłem. Także no nie poddam się, dopóki ich nie złowię. W każdym razie
idę zaraz w następne miejsce, tam sobie ponęcę i spróbuję, bo miejsca tutaj pięknie wyglądają. Są drzewa powalone, są jakieś dołki. Widać nawet taką małą, spławiającą się drobnicę, która pływa pod powierzchnią, więc ten kleń musi tu być. Nic, zrobię jeszcze z 2-3 rzuty w tym miejscu i idę w następne. Trzecie miejsce, no pogoda jest obłędna, no niesamowita, a jednak jeszcze kontaktu z rybą nie było. Znaczy jakieś tam przynurzenia były, ale nie wiem czy to ryba czy owad, rzucamy. Nie ma to nie ma, no trzeba iść dalej, no tak to też bywa. Jestem dzisiaj dobrze przygotowany, nowe gumaczki, nowa skrzynka, a tu proszę, ryby nie współpracują. Ale cóż, nie poddaję się, mam cały dzień, choć w grudniu cały dzień to nie oznacza wcale nie wiadomo ile, bo o 15 już się robi ciemno, ale trudno, idę dalej. No piękne miejscówki, piękne rozlewiska, no tutaj ten kleń musi być, nie ma opcji, no nie ma opcji, miejscówki są konkretne. Dobra, spróbuję tutaj. Nie będę za dużo chodził. No bo po prostu kończy się czas, nie ma co tylko chodzić, ale trzeba też próbować łowić. Dobra. Mam. W końcu mam rybę. Ładny kleń. Ale walczy. Kurde, miałem pięknego klenia i spadł. Aj, bo chciałem włączyć kamerę. Aj! Urwał przypon. No. Aj tam, kurde, a był piękny kleń, no. I zerwał przypon 0,14 wysokiej jakości, naprawdę, bardzo dobra żyłka. Także jak widzicie, no muszą być to grube przypony. I nie słuchajcie się ludzi, którzy mówią wam, że klenie mówią na 12 albo 10. Zastanawiam się teraz, czy nie założyć jakiejś 16. A chciałem włączyć kamerę, trochę go przytrzymałem na tym kiju, no i poszedł. Kurde, ale szkoda. Piękna ryba była. No ale dobra, pójdziemy jeszcze dalej, może jeszcze jakiś się trafi. Miejsce piękne, niestety zerwał się ten jeden piękny, fenomenalny, duży kleń, czułem go. No czułem go na żółce, musiał być naprawdę ogromny. Także no nie ma co tutaj siedzieć, dopiero znowu facet podjechał traktorem, także idę w następne miejsce i zmieniam te miejscówki. Piękny kleń. 60 cm mógł mieć, waleczny. No i się zerwał, jedyny dzisiaj i się zerwał. No jestem zły, ale idę dalej, nie poddaję się, łowię. Na takich śródpolnych odcinkach są większe klenie niż wśród leśnych. Nowe miejsce, były niestety kaczki i jest to miejsce płytsze, bo widzę żółty piasek, ale z mojej strony, także będę rzucał tam pod drugi brzeg. No i mam nadzieję, że wyjmę jakiegoś klenia. No był piękny kleń, no nie mogę go przeboleć, ale no to była właśnie ta ryba, po którą dzisiaj tu przyjechałem. Cóż, próbuję. Dobra, jeszcze tutaj idziemy, nie poddaję się, idę dalej. Teren prywatny. To, że teren prywatny to akurat najmniej mnie obchodzi. Po 5 metrów od rzeki mam święte prawo przejść, ale najgorsze jest to, że deszczyk zaczyna padać. No i dobra, kolejne nowe miejsce. Tu wydaje się fajnie. Wcześniej były kaczki. Dobra, spróbuję, zobaczymy. Może coś wpadnie.
O, jedna ryba. Nie złowiłem już żadnej. Wracam powoli do auta. A że mam do przejścia jeszcze parę kilometrów, to na pewno parę miejscówek jeszcze odwiedzę. Zobaczymy. No powiem wam, że ciężko dzisiaj to rybę złowić, ale nie poddaję się, idę jeszcze 2 godziny, no jak nie złowię klenia, to nie wiem, no nie wytrzymam, muszę go złowić, nie ma takiej opcji w ogóle. Przejdę jeszcze po kolei wszystkie inne miejsca i mam nadzieję, że go dopadnę, bo muszę go dopaść, no po prostu nie odpuszczę sobie. Tak jak widać, miejscóweczka bardzo fajna. Jeszcze tutaj spróbuję, za chwilę nęcę chlebkiem. No i czekamy, zobaczymy, może jakiś jeszcze się uda złowić. Dzień się powoli kończy, ale jeszcze spróbuję tutaj, zobaczymy, może tutaj jeszcze coś będzie. No nie poddaję się, póki coś widzę, póki mogę zauważyć branie na spławiku, to próbuję. No i dobra, ostatnie miejsce. Ryby dzisiaj mają ewidentnie zamknięte pyski. Nie udało mi się złowić tego klenia na Sylwestra, którego tak bardzo chciałem. No ale cóż, no, wędkarstwo to pokora. Próbujemy. No i dobra, kochani, to było na tyle. Niestety nie popisałem się, nie złowiłem żadnego dużego klenia. Jeden spadł, był fajny, ale go nie wyciągnąłem. No, ja też nie zawsze łowię ryby. Także, kochani, wszystkiego najlepszego w nowym roku. Ja się rozłączam, jadę na zabawę sylwestrowo i widzimy się już w kolejnych produkcjach.